Na ławce co usiadłaś? No dobra, dotarliśmy pod skocznię. Czyli można powiedzieć, że do miejsca docelowego. Zaraz skręcimy w prawo i udamy się do tego śnieżnego zamku, labiryntu, zwał jak zwał, nie wiem, zaraz się dowiemy, jak to się oficjalnie nazywa. No i prawdopodobnie jeździ ciekami wejdę do środka, Paweł sobie gdzieś wsiądzie na kawę. No i zaraz zobaczymy, czy właśnie robi wrażenie, czy nie robi. Jest jakiś labirynt albo coś. Idziemy. No chodźcie, omińcie panią i chodźcie dalej. Nie, tutaj, chodźcie. Tu jest kolejka, chodźcie. Nie. Chodźcie. Chciałam tylko powiedzieć, że wcześniej nie rozpoznałam tematu, a warto to zrobić przed wejściem albo przed podejściem do kas. Dlaczego? Dlatego, że macie tutaj trzy różne warianty biletów. Możecie wejść do Iglo, czy tam są te rzeźby z lodu. Możecie wejść do labiryntu i możecie wejść do jakiegoś, co się nazywa Tatrzański Park Edukacyjny, coś takiego. I tam są żywe zwierzęta. No, żywe zwierzęta, takie też chyba najmniej interesują. Dziewczyny tutaj podzielone były zdania co do labiryntu. Na pewno chcemy zobaczyć rzeźbę. Więc kupiliśmy na razie bilet na rzeźbę. I za naszą czwórkę to wyszło 91 zł. W przypadku, gdybyśmy chcieli jeszcze wziąć labirynt, to jest tam chyba 80 parę dodatkowo. To tyle. Ale dobrze sobie wcześniej rozpoznać sprawę i zobaczyć może na stronie, co gdzie można zobaczyć. I wtedy już zdecydowanym podejść do kasy, bo tutaj jest, wiecie, kolejka i wszyscy się nie cierpią. Dobra, wchodzimy i oglądamy sobie te rzeźby, nie, Wodziuś? Najpierw był śnieg, potem się ten śnieg zamroził. Zamroził się, tak. Tutaj ktoś poukładał ten śnieg w takie właśnie kształty. Z jednej strony tutaj jest chyba wejście... Nie, do labiryntu nie wchodziliśmy, bo labirynt jest za nami. A my idziemy pooglądać te rzeźby. To będzie chyba czat. Chodźcie tędy. No tędy. No, zobaczcie, chodźcie, zobaczymy to stąd. Zobaczcie. Tylko trochę ten zasłania, znaczy przeszkadza słońce, ale fajnie to wygląda, co nie? Idziemy? Chodźcie. Idziemy. Zobaczcie, jaki czat. Patrzcie, co się tu dzieje. Co to jest? Ryba jakaś. Widzicie to? No, idziemy dalej. W ogóle ciężko coś zobaczyć w tej perspektywie. Chodźcie. Gdzie? No i to tak właśnie się ogląda. Przychodźcie. Musimy się jakoś pilnować razem. Idźcie pierwsze dziewczyny. Idziemy. O matko, ile ludzi. No czekajcie zaraz. To możecie sobie zdjęcie zaraz zrobić, jak chcecie. Poczekajcie chwilę. Dobra, właśnie tam. Albo w kolejkę. No to właśnie tam zrobię. Zaraz to... Tak, gdzie wam tylko zrobić? Ale jesteś dzik. No, popatrzcie na mnie. Dobra, idziemy dalej. Poczekajcie, może ci ludzie się tam trochę ulotnią. Którędy idziemy? Chodźcie tędy. Tu jest chyba mniej ludzi, chodźmy tędy. Co? Minionek tu jest? No, nawet dwa, zobaczcie. Ale czad. Siadaj Dymkowi na kolana. Idźcie do tego miniona dużego. No na kolana. Świetnie to wygląda. Chcecie fotkę? Nie. No, dziękuję. Dobra, chodźcie. Dziękujemy. Chodźcie dalej. No, jakie przejście. Przejście. Chodź, chłopcio. Nie, idę. Co my tu mamy teraz? Gumisia, czy co? Nie wiem, co to jest. Gdzie Matylda już poszła? To chyba są gumisia. Chodźcie. No to idziemy.
wszystko byłoby super, gdyby tu nie było tylu ludzi. Teraz jestem przy Pikachu. Wow. Dobra, to może... Władek, idziesz do nich? No. Stań z nimi, zrobię zdjęcie. Ty chcesz sam, okej. Dobra, no to zamieńcie się. Okej. Super. Patrzcie. Teraz musimy... Patrzcie, tutaj zobaczcie, jaki jest fajny ten... jak się nazywa? Nie wiem, jak on się nazywa, co to w ogóle jest. No to przejdźcie tam. Możemy też tędy przejść. No, gdzie chcecie? No. No to szybko sobie. Chodźcie teraz na tą stronę. Do Olafa śmigajcie. No to dawaj. Tylko czekajcie, jak pani się kawałek przesunie, to wtedy zrobię. Okej. Dobra, super. No przecież zrobiłam ci. Fajny, nie? Idziemy dalej? Ale wiecie co, my się chyba cofamy. Chodźcie w tą stronę jeszcze. Wow. Pięknie. Się musieli tu napracować pięknie. O, ławeczki są. Dobra, idziemy dalej, tak? Nie będziemy tu czekać, bo tak to będzie. Eryk, też chcesz mieć zdjęcie? Chcesz tu wejść? Proszę bardzo, właśnie. No właśnie. Możesz sobie usiąść tam na tej płeczce. No to zrób może krok chociaż. No, no tak, tu jest lód. No to co ja ci poradzę? Schodzisz tam? Dobrze, Klara, spokojnie. Gdzie jest Pepa? Jest tam Pepa? Dobra, to idziemy zobaczyć. Wow. No, świetna. A to był dinozaur tego, Georgia to jest dinozaur, tak? No to gdzie chcecie zdjęcia? Stańcie sobie tutaj. Ja chcę przydać. To zaraz, to przejdziemy. Jestem przy króliku. No to ustawcie się tam. Nie tu. No to już, śmigaj. Idź do dziewczyny, chcesz zdjęcia? Czekajcie. No popatrzcie na mnie szybko, bo tu ludzie chcą przychodzić. Czekaj, ja ci zrobię z tym. Z tego boku. Przepraszam. Dobra, ja zrobię. Tu poczekajcie chwilę. Dobra, chodźmy dalej. Gdzie chcesz? No dobrze, Klara, no nie wszystko na raz. Chcesz tu zdjęcia, czy co? Nie, już nie idziemy do labiryntu, bo jeżeli tam jest tyle samo ludzi, to wiecie co, traci trochę sens. Możecie tutaj się władować w tą dziurę, chcecie? Nie wiem, gdzie wyjedziesz, ale możesz spróbować. Może tu, albo tam spróbuj. Chodźcie, nie wiem. Ktoś tam jest. A tu się chyba wyłazi po prostu. Oj, przepraszam. Ja idę tam dochodzę. A zobacz, tu jest ta... Smurfetka. O, zobaczcie. Zobaczcie, Gargamel, jaki kot fajny. Chcecie tu zdjęcie zaraz? No zaraz zobaczysz. Jak pan się przesunie, to zobaczysz. Czekajcie chwilę. Jeszcze chwilę. Patrzcie na mnie. Jezu. Już mam dla ciebie kota. Dobra, idziemy dalej. Ty też chcesz, Władziu? Dobra, z kotem? Pożo. Super. Jeszcze sanki tu potrzebne, to jest w ogóle komplet. A, tu byliśmy. Dobra, idź w prawo. Co tam jest? Nie zgubimy się. Idziemy prosto. Prosto, prosto, prosto. Idź.
A może ty mnie nie pośpieszaj? Ale wolniej, dziewczyny, wolniej. I zejdźcie na prawą stronę. Matylda, na prawo. No, głucha. No. Tak, idziemy na obiad. Matylda, wolniej. A w ramach podsumowania... Albo nie, jeszcze nie. Zejdę na dół i na spokojnie wam to nagram. Bo kilka przemyśleń mam. No i dobra, zeszłam już z dzieciakami z tego labiryntu. Jesteśmy teraz przy restauracji. Nawet nie będę mówić przy jakiej, bo nie warto. Ty tam wypiłeś kawę, zapłaciłeś za nią jak za... 17 zł, 20 dałem pani, no, ale dobra. Ona nawet 7 nie była warta. No właśnie, miejsce okropne. Jeśli myślicie, że tak, że ale w ogóle... wszędzie już się poprawiło kulinarnie, to jak ale... się okazuje, nie, to jest straszne to było. Nawet nie chciałam mówić o samej kawie, o kulinariach i takich rzeczach, ale w ogóle ta strefa tutaj, czyli tu, gdzie jesteśmy teraz pod skocznią, całkowicie pod skocznią, to jest po prostu tragedia. To, co się tu dzieje, to w ogóle ilość ludzi, która tutaj jest, rodzaj sprzedawanych różnych tych, usług, to jest straszne. Poziom tego jest taki, mało już dla mnie zakopiański i mi się wcale Zakopane nie kojarzy z tandetą. A tutaj jest kwintesencja tego, z czym się wielu właśnie to Zakopane niestety źle kojarzy. A jeszcze wracając na chwilę do labiryntu, to sam pomysł na jego stworzenie jest świetny. Realizacja też jest piękna, tylko jest jeden szkopuł. Jak dla mnie odwiedzenie takiego miejsca ma sens wyłącznie wtedy, gdyby tam nie było tylu osób naraz. Zresztą widzieliście na filmie. Albo ktoś robi zdjęcie i wchodzi się mu w kadr, albo ty chcesz zrobić zdjęcie i ktoś tobie wchodzi w kadr. Ciężko jest się minąć. Wszyscy chodzą w ogóle bez jakiegoś kierunku, bez ładu, bez składu. Wszyscy sobie wchodzą pod nogi. Po prostu wpuszczają za dużo ludzi. No, tak. Ale też nie ma kierunku obejścia tego wszystkiego, bo gdyby szli wszyscy gęsiego i oglądali to, co tam akurat jest do obejrzenia, to by miało jakieś ręce i nogi. A tak, to każdy sobie wchodzi, pod nogi, pod aparat. Jeszcze są tacy mądrzy, co tam potrafią wejść z sankami. To trzeba mieć w ogóle... nie po kolei w głowie, żeby w takie miejsce wchodzić z sankami, z dzieckiem na nich. A niektórzy tutaj nawet wjeżdżają samochodem po kilka razy. Nie, powiem wam, że tych nie. Tych ludzi, ale... I szczęśliwie kupiłam bilet tylko na te rzeźby, bo jakbym jeszcze miała to przerobić w labiryncie, który był do dyspozycji i jeszcze z tymi zwierzętami, myślę, żebyśmy tam w ogóle nie poszli, bo po prostu dzieciaki nawet miały tego dosyć. No, a już samo iście tutaj już was wkurzało, nie? Już mieliście dość, prawda? No. Dobra, to teraz coś zjemy, a później należy wam się basen. I dzisiaj będziemy pierwsi na basenie, to może nikogo nie będzie. Tylko chciałam powiedzieć jeszcze tak w ramach tego, żebym była dobrze zrozumiana. Same te rzeźby są naprawdę świetne i pomysł też jest fajny. Tylko ta organizacja nie podoba mi się i dziwię się, nie dziwię się. To jest chyba kwestia po prostu tego, że są organizatorzy czy właściciele tego, są nastawieni na to, żeby po prostu nabić jak najwięcej wejść, jak najwięcej kasy. I w tym nie ma żadnego porządku. Gdyby był... Kto wie, czy sami byśmy tak nie zrobili. Nie, bo to jest po prostu denerwujące. Wychodzisz stamtąd wkurzony. A może nie, może to tylko ja tak mam. Może my mamy w ogóle inne trochę standardy. Może tak, jesteśmy tak. I trochę innych rzeczy oczekujemy, ale dobra, jest jak jest. Spoko. Byliśmy tam, zobaczyliśmy, wiemy, że jeżeli mielibyśmy tam kiedykolwiek wrócić, to na pewno w innym terminie, w innych okolicznościach. A tymczasem idziemy na obiad, tak? Idziemy na obiad, tak. Na dobry polski obiad i zrobimy z tego na pewno wideo, bo warto. O Boże, dobra. Jak ty wyglądasz, harpaganie. Ty harpaganie, weź sobie popraw te włosy. Wszystko mokre, kobito. Idziemy. Dobra. Gotowi? Ognia. Pomóc ci z tymi zamkami, Władek? Ciągnąć je, Władek? A, którędy byśmy poszli? Bo tutaj to znowu będzie ciasno. Tędy w dół, dobra. A co tu jest takiego? Nic. Dobra. No to schodzimy. No to tyle, proszę państwa. Tutaj będę kończył. Widzimy się w kolejnych wideach.